Ja bym chciał tak na potwornie poważnie poruszyć jeden niepoważny temat lub odwrotnie, na niepoważnie poruszyć poważny temat. Ponieważ zauważyłem, że istnieje różnica w podejściu kobiet i mężczyzn do rozstania. Bo jak się tak zdarza, że w bardzo, bardzo długim i cudownym związku ten związek się rozpada, to zauważyłem po pierwsze, że im ten związek był mocniejszym, tym to rozpadanie jest bardziej gwałtowne. I teraz takie bardzo gwałtowne rozpadanie się związku może doprowadzić do tego, że facet zrozpaczony tym, że został odstawiony na boczny tor, że już nie jest tym cudownym, jedynym, upragnionym, to taki facet przede wszystkim myśli o tym, żeby po pierwsze kupić pistolet, żeby sobie palnąć w łeb i flaszkę wódki, żeby się upić, zanim sobie walnie w łeb. Ponieważ dla faceta jest to potworna tragedia, która jest nie do przeżycia. Taki facet myśli wtedy o, trudno trzeba to słowo powiedzieć, o samobójstwie. Czyli się nie odzywa, kupuje trunek i pistolet. I pali sobie w łeb, że w tym kraju nie jest tak łatwo zdobyć pistolet, to duża część przeżywa taką sytuację. Natomiast kobieta, jeżeli po bardzo, bardzo długim związku się rozstaje, to jest dla niej potworna tragedia. W przeciwieństwie do mężczyzny widać to po niej, gdyż wylewa, no może nie hektolitry, ale hektogramy łez. I rozpacza strasznie, a następnie podejmuje desperacki czyn. Idzie do sklepu i kupuje sobie nową kreację. Garsonkę, suknię albo wystrzałowy sweterek, a na dodatek flaszkę, dużą flaszkę perfum, które w rozpaczy w połowie wylewa na siebie. I kochani, ja nie wiem, który rodzaj rozpaczy jest tragiczniejszy, a który jest bardziej widowiskowy. Natomiast jeżeli chodzi o zapach, to na pewno ta rozpacz u kobiet pachnie dużo przyjemniej.